Witam serdecznie, z nami Kuba Wikłacz, w takich okolicznościach trochę nietypowych. No, twoja walka spadła i Martinsa. Powiedz teraz może tak spokojnie, bo pierwsze emocje już może opadły. No, jak to wyglądało z twojej strony, te właśnie minuty tuż przed i tuż po, jak się dowiedziałeś o tym, o której godzinie się dowiedziałeś, pewnie to było już w piątek rano, może w nocy rano, takie godziny typu druga czy trzecia, nie wiem, bo to mniej więcej o tej godzinie się działo w piątek. Powiedz, jak to wyglądało, na spokojnie. Jakbym miał tak bardzo szczegółowo to powiedzieć, to bardzo długo by trwało, ale postaram się tak jakby w skrócie zawrzeć te najistotniejsze informacje. Ja cały swój kamp normalnie pracowałem, nie było żadnych informacji co do przeciwnika, żeby coś było nie tak, w ogóle co do wszystkiego. Ja też jakby w zdrowiu wszedłem w ten fight week, pięknie, wszystkie kontuzje się pozaleczały, wszystkie urazy. No i w momencie, kiedy robiłem waga, przyłożyłem się naprawdę do tego profesjonalnie, z mega wyrzeczeniami i to było naprawdę bardzo ciężkie. Media day, ostatnie cięcie kilogramów, które było bardzo okropnie wycieńczające i ciężkie. Widziałem ciebie w lodzie na jakimś tam filmiku właśnie z hotelu Focus. Tak, tak, tak. Tutaj sobie tam nagrywali mnie, ale naprawdę bardzo, bardzo to było ciężkie zbijanie. Zostało mi jeszcze tam troszeczkę gram, trochę sporo gram do zrzucenia rano. Rano dobiłem to, no i wchodząc na wagę miałem 61,200. No i w tym momencie podeszli do mnie, powiedzieli: Martins, zeszłego wieczoru, tam wtedy, kiedy ja też zbijałem wagę, miał taką sytuację po prostu, gdzie na tyle jakby jego samopoczucie było złe, cierpiał w ten sposób, że musieli już wezwać lekarzy. No, współczuję bardzo mu tego i po prostu był problem z jego nerkami, z jego organizmem, z jego zdrowiem. Zabronili mu robić wagę, co jest naturalne. Medyków się słucha i nie podważam tego absolutnie. No i podali mu kroplówkę, powiedzieli, że nie może robić wagi z rana. Nie wiem, czy próbował robić wagę, ale wszedł na tą wagę, wniósł tam 66,3 kg. Przypomnijmy, że to jest po prostu ponad 5 kilo powyżej naszego limitu. No i od tego momentu dostaliśmy informację taką: mamy czas do 18, żeby podjąć decyzję, czy się z nim bijemy, czy nie. Bo jak przeciwnik przekroczy limit tam o 4 kilo, czy tam 4 z hakiem, no to wtedy mam decyzję, czy chcę się z nim bić, czy nie. Tutaj nawet nie zrobił limitu kategorii piórkowej, więc stwierdziliśmy: ok, na spokojnie, ładujemy się, ładujemy węgle i po prostu zastanowimy się nad tym. No i wyszło tak, że dostaliśmy informację, że najprawdopodobniej Martins nie zostanie dopuszczony do tej walki, no bo jego stan był naprawdę drastyczny, to było widać gołym okiem, po prostu mijając go. No i wiedzieliśmy, że na 90% nie wystąpi. Została nam zaoferowana walka, znaczy rywal po prostu, który miał być zastępstwem. No i przypomnijmy, że jest to po zrobieniu jakby mojego limitu 61,200. Proponują rywala, który może wnieść 70 kg po zbiciu wieczorem, tak? Więc no to już jest taka sytuacja, która była patowa abstrakcją. No jakby nie będę się wyrażał w ten sposób. No po prostu każdy szuka zastępstwa i tak dalej, ale no jednak bicie się dwie kategorie wyżej, po tym, gdy się zrobiło limit kategorii koguciej, no stwierdziliśmy razem ze sztabem, a naprawdę mam bardzo dobry, doświadczony sztab, że niestety nie bierzemy tej walki i nie ma żadnego innego zastępstwa. Zostaliśmy jakby troszeczkę postawieni pod ścianą, jeżeli chodzi o wybór. Musieliśmy podjąć decyzję, taką decyzję podjęliśmy. No uważam, że jest to słuszna decyzja i bicie się w kategorii 70 kilo, podczas gdy teraz nawet nie mam tylu, to byłoby przekroczone znacznie granice możliwości, moim zdaniem. Dokładnie, no przypomnijmy, że jakby jestem mistrzem, chcę bronić pasa na dystansie 5 rund, a tutaj mamy do wyboru po prostu jakiś, ciężko to nazwać catchweightem, bardziej jakiś super fight w kategorii 70 kilo, 3-rundowy, no i niestety, no byłoby to bardzo nierozsądne. Z mojej strony podjęliśmy razem ze sztabem taką decyzję i po prostu tak to wyglądało. Chyba tak mi się wydaje, że no, każdy na waszym miejscu zrobiłby to samo. Tak 15 minut wcześniej robiłem wywiad właśnie z Martinsem.
to też właściwie z jego strony to też nie miał wyboru, no po prostu zdrowie mu odmówiło posłuszeństwa, nerki zaczęły siadać i w tym momencie no, decyzja jest oczywista, no bo nie ma co stawiać życia na szali, zbijania wagi czy czegoś innego, po prostu no, chyba trzeba taką decyzję podjąć. No tak, tu też jest profesjonalnie co do tego, no bo to lekarze o tym decydują. Jak lekarze decydują, to absolutnie nikt nie ma prawa jakby podważyć ich decyzji. Nie może robić wagi i tyle. A tak się skończyło, że bardzo dobrze nie robił tej wagi, no bo mogło się to skończyć bardzo tragicznie. No i teraz jakby... Przepraszam chwilkę. Przepraszam, no nic nie szkodzi. No i jakby ja wiem, że Martins bardzo chciał tej walki i bardzo go szanuję. Rozumiem to. Miesiąc wcześniej miał walkę. Tym bardziej wydaje mi się, że powinno być też gotowe jakieś zastępstwo, no bo jednak gdy wypada walka mistrzowska, to jest jednak spory cios, tak? No jest, bo to człowiek się nastawia, dość długo ćwiczy i nagle, prawda? Dokładnie. Dalej darzę jakby Martinsa szacunkiem i uważam, że no jest to niefajne dla mnie, jakby przepraszał mnie wielokrotnie, no ale jakby też wiem, że cierpiał i że w momencie, kiedy tam gdzieś jechał, słyszałem od jego narożnika, że jak miał po prostu w transporcie się dowiedział, że nie zawalczy, no to po prostu no popłakał się tam, co nie? I no ja też, kurczę, wielokrotnie tak reagowałem w momencie, jak się dowiedziałem, że no nie będę się tutaj bił, bo to jest naprawdę okropny cios. Słuchaj, no dobrze, to tak w szczegółach już wiemy. Powiedz ogólnie, jak twój system treningowy, przypomnij, jak to u ciebie wygląda, kto jest tam twoim trenerem, narożnikiem. Takie standardowe sprawy, przypomnij w swoim klubie. Wiesz co, trenuję w Czerwonym Smoku, tutaj dużo mówić nie trzeba, no ogromny poziom, jakby jestem zadowolony z bycia tam zawodnikiem i z bycia częścią tego klubu, to jest coś dla mnie pięknego. Trener Bartosz Jezierski, który ma wiele bardzo twarzy, bo ostatnio występował jako genialny żółw z Dragon Balla, wczoraj, czy nawet nie, jako, dzisiaj jako Hulk Hogan, więc to możecie gdzieś na Instagramie zobaczyć. Ciekawa postać. To on zawsze jest charyzmatyczny i no i przepięknie jakby się sprawdza w roli trenera, w roli taktyka, w roli głównego trenera. Trener Arkadiusz Kordus, znakomity trener zapasów. Trener Filip Sadowski od parteru często też prowadzi treningi pod jego nieobecnością. Trener Przemognat, no więc jakby... Ja, jeżeli chodzi o klub, jeszcze o sparring partnerów, ale tu nie będę wymieniał, bo mi zabraknie czasu, nie chcę was zanudzać, ale no z taką załogą jestem pewien wszystkiego. Słuchaj, bo tak, no wiadomo, że szkoda, że tak się stało, ale tak pomyślałem sobie i to też jak z Martinsem rozmawialiśmy, z jego drużyną, to jest właściwie trudniejsza walka, bo na ringu to właściwie jest prostsza walka, a trudniej zrezygnować, kiedy człowiek się nastawia, to jest bardziej taka walka, bym powiedział, mentalna. Chyba najtrudniejsza do wykonania właśnie to była. Dokładnie, bo ból w walce, no ja to kocham, co nie? Ja jestem tam szczęśliwy w tej klatce, ale ten ból, który ja przeżyłem teraz i to, co jakby było w mojej głowie, to, co się wydarzyło, to było okropnie ciężkie. Taki, można powiedzieć, prawdziwy life trening mentalny. Taka prawdziwy egzamin po prostu. Dokładnie. No, testowało to moje nerwy do granic możliwości. No ale jestem tu i jakby, wiecie, nic się nie zmienia. Dalej mam jak największe ambicje sportowe i dalej chcę jak najlepszych rywali, więc jakby mam nadzieję, że każdy łącznie ze mną będzie wypełniał ten limit mistrzowski i będę mógł bronić tego pasa już wkrótce. Nie wątpię, że tak będzie. Życzę kolejnych wygranych walk. Tym razem była walka mentalna, że tak powiem, ale też wygrana, więc wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Już tak jeszcze emocje tak padły.